Kilkanaście lat temu w Zimbabwe pojawiła się hiperinflacja, która osiągnęła tak wielki poziom, że właściwie nie do końca wiadomo, ile realnie wynosiła. W listopadzie 2008 roku podobno było to prawie 90 tryliardów procent w skali roku. Miesiąc później, w grudniu, uwaga, uwaga, 65 milionów gugoli procent w skali rocznej. Jeden gugol to jedynka i 100 zer. Mówiąc ludzkim językiem, ceny rosły dwukrotnie co 30 godzin. Oprogramowanie bankomatów nie radziło sobie z tak dużymi liczbami, a na sklepowych półkach nie podawano cen towarów. Było to bez sensu, ponieważ ceny non-stop rosły. Rząd Zimbabwe próbował ratować swoją walutę, jednak bezskutecznie. Kolejne denominacje nie pomogły. Ostatecznie dolar Zimbabwe został zastąpiony dolarem amerykańskim. Mieszkańcy korzystają też z kilku innych walut, m.in. południowoafrykańskiego randa i botswańskiej puli.